26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lesznie otworzył 8. już halowy turniej piłki nożnej poświęcony pamięci leszczyńskich przyjaciół WOŚP. Podczas imprezy wspominano Zdzisława Adamczaka, Zbigniewa Białasa i Mariusza Wilka. Na parkiecie hali Trapy swoje umiejętności sportowe zaprezentowały znane osoby z leszczyńskiego życia publicznego. Do rywalizacji stanęło 6 drużyn: Herbie Team, Radio Elka, Ratownicy Medyczni, Stowarzyszenie Sportowe Policji, Drużyna Przyjaciół oraz pracownicy Urzędu Miasta, których drużyna nosiła nazwę Urząd Leni. Drużyny zmierzyły się w systemie każdy z każdym w 10-minutowych meczach, po których następowała seria rzutów karnych. Najlepszą formą wykazali się leszczyńscy reporterzy i to w ręce drużyny Radia Elka trafił Puchar Przechodni. Cały dochód ze wpisowego został przeznaczony na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.